Cześć, witam was w 7. odcinku mojego survivalu pod tytułem Baba w dziczy. Jak widzicie, domek już skończyłam, wykopałam trochę piachu, przepaliłam go. Oprócz tego możecie zauważyć, że znowu nie mam skina, znowu jestem chłopem, brzydkim do tego. I tak, takie zmiany. Obudowałam te zagrody. Tu był króliczek, który znowu mi zniknął. Ale za to tu mam dwa kurczaki złapane i nie znikają, już tu są ze dwie noce ogólnie chyba. Tu jest takie duże okno. Nie zmieniłam tego. Tu już mi wyrosło zboże. Może je zbierzemy, co? Okropne dźwięki wydające zwierzaki niektóre. Dobra. Oj, spadaj. No nie, no jeszcze będziesz mnie żarł. Idź w cholerę. Chodź. No. Gdzie była ta pochodnia? Tu chyba, nie? Co? Dobra, zasadźmy to wszystko. A raczej zasiejmy. No nie. Chociaż węgiel da. To jest fajny zwierzak. Co prawda wkurzający przez to, że łazi po ścianach i w ogóle. Ja chcę tam dojść. O, tak. Ale daje węgiel. Więc to jest fajne. No. Pierwszy raz całe pole zasadziłam. No, jesteśmy w domku. Takie zmiany tu zaszły. Tak, tu jest narożna kanapa ze stolikiem. Postawiłam sobie przed drzwiami te płytki naciskowe. Tak w ogóle chyba trochę za głośno są dźwięki. Bo nie słyszę własnych myśli, jak gram. I niespodzianka. Aha, dobra, wzięłam stąd. Skórę możemy zostawić. Tak, niespodzianka, czyli mam znowu nitki więcej. Tak. I już mogę zrobić łóżko. Hip, hip, hura! W ogóle. Radość. Trochę więcej strzał zbierałam. Będę musiała zebrać nitki na łuk. Jeszcze tam jedną. Aha, tu jest zboże moje. Już jest całkiem dużo, bo... Będę musiała tym zacząć gospodarować jakoś. Trochę... A nie, węgiel biorę. Więc tak, jest więcej skrzyń. Tu jest drewno. Tu nic. Tutaj właśnie z mobów. No, cobblestone, zwykły stone. Znaczy się przepalony już stone i cegiełki. Tu dużo śniegu. Przez przypadek go zbieram, bo nigdy nie zamierzam w sumie. Szkło zwykłe, płaskie. I trochę piachu. Gravel na ścieżki dookoła domu. No, dirt wiadomo. Dobra, zaczniemy teraz piwnica. To ją trochę zmieniłam. Tu jest taki jakby, powiedzmy, korytarzyk, przejście do tej mojej jaskini-kopalni. A tu będzie moja sypialnia. A nie zrobiliśmy tego łóżka, no dobra, jesteśmy świetni. Łóżko, to czy... A gdzie mam tą wełnę, gdzie? A, tu. I wreszcie, to jest normalnie wiekopomna chwila, bo będę miała łóżko. Jest łóżeczko. Idziemy do piwnicy je postawić. Och, jak cudnie wygląda to łóżko. Jest po prostu przecudowne, przewspaniałe.
Ale nie będziemy kimać, jeszcze nie. Idziemy na piętro. Jeszcze nie mam tutaj skrzyń u góry. Nie mam dostatecznej ilości drewna. Ale zamierzam skosić cały ten las. I później zasadzę tylko te drzewa na brzegach wyspy. Będę zagospodarowywać resztę terenu. To znaczy zrobię jeszcze kilka zagród, żeby złapać krowy, żeby złapać świnki i owce, jeśli mi nic ich nie zeżre. I dlatego więcej terenu potrzebuję. Tu, jak widzicie, craft box, znaczy się crafting table. Zrobiłam tak, wiem, że to wygląda durnie przy tym śniegu, przy tym wszystkim, ale tu jest taki parasol i dwa leżaczki na tarasie. No tak ładnie jest. I byłam chwilę w kopalni, ale tylko chwilę, widzicie, zresztą tylko dwa żelaza i 29 tego węgla. Zamierzam tam iść ponownie, tylko potrzebujemy trochę kobla, bo przebiłam się, to znaczy przebiłam się, chodziłam trochę górą tego wąwozu, a raczej nie górą, tylko tam tak po środku, nie po dnie. Zaraz wam zresztą pokażę. I tam bym chciała pochodzić teraz. Mam dużo. O dobra, mam 3 piki, może być jeszcze jeden ten. Tu już dorobiłam tego szkła, że już jest zabudowane. Trochę bardziej oświetliłam. Bo jak sobie zrobię, o tak, wideo, to jest tu w cholerę ciemno. Myślałam, że jest w miarę jasno, a jest w cholerę ciemno, więc trochę więcej tych pochodni stawiam, żeby mieć pewność, że nic się nie zespełni. O, tu sobie zrobiłam przejście, takie tup, tup, tup. I tak sobie szłam. Tutaj daleko nie zaszłam, ale szłam tu. I tam zobaczyłam właśnie coś takiego. I musimy tam podejść bliżej. Zrobić jakieś tam wejście, schodki, czy coś takiego, wykuć w skalę. Albo sobie postawić samemu. Bo to jest opuszczona kopalnia. Tak, mam takie szczęście, że po prostu 100 wąwozów obok siebie, jeszcze opuszczona kopalnia. Tu się trochę boję kopać, ale chcę tego gravela zebrać. On mi się przyda na robienie tych moich ścieżek dookoła. A boję się dlatego, że tu lawa mi stąd wypływa. Tu, gdzie jest ten jeden dirt. I gdzieś tam z tyłu musi być zbiorniczek, tak mi się wydaje. Ale fajnie, tam jest kopalnia. Ale spadło. Nie wzięłam chyba drewna, co? Tak, tylko 8 patyczków. Tak sobie. Ale zawsze możemy podpieprzyć trochę drewna z kopalni. Co jest całkiem fajne. Że w tych kopalniach tak dużo jest tego. O, tam jest jeszcze jakaś jaskinia, to może tam też przejdziemy. Ale robić te mosty wszędzie. Budujemy mosty dla pana starosty. Tak wiem, to jest stary jak świat i niemodne. Ale dobrze. Jakby to zrobić? Może zaczniemy od skopania tego. Oj, spadło. Ale możemy zacząć tak. Proszę. O Jezu. Jednak głupi to ma szczęście. Zrobimy tak. Tylko dirt mi się kończy, of course. Jakim cudem ty tu wisisz? Więc...
Tam coś jest. Może tak. Jaskinia. Ej. Wr. Mówiłam już, że nie lubię szkieletów. A ty tu jesteś, panie. Panie szkielet. Ups, nie mam żarcia, prawda? No powiedzcie, że nie mam. No jasne, że nie mam żarcia, no bo po co miałam je wziąć? Oj, dobra. To jednak dużo tu nie zbadamy. Przejdziemy się tylko taką. Opa! Ty mendo, ty! Auć! Chyba muszę się wycofać. Jednak nie muszę. Bo na tyle głupi, że przyszedł do mnie. Ale dobra, i tak muszę się cofnąć. Po jakieś żarcie, bo zemrę. O, pan Creeper! Ale nie będę go gonić. Ani nic w tym guście. Nie lubię pana Creepera. Przykro mi, ale no niestety. Cześć, panie Creeperze, ale fuck off. Uciekam. Do widzenia. Cyk, cyk, cyk. No i to jest dowód właśnie na to, że nie oświetlam dostatecznie dobrze, bo Creeper nie powinien już tam na środku mi się pojawić. A po co ja zamykam ze sobą? A, dobra. Dobra. Czy mam jakieś żarcie? Aha, surowy kurczak. O, gotowana ryba. Dobra, rybę zjemy. Starczy tyle? Dobra, starczyło. To bierzemy rybę, gotujemy tego kurczaka. I pójdziemy do tej kopalni, jaskini. No, wiecie. Zrobimy więcej. Drewno. Dobra, tu jest drewno. Cyk. No, przyda się. Więcej patyków. Tu będą pochodnie. Okej. Okay. Kabel się przyda. Żelazo może zostać tu. Patyki niepotrzebne. Jedzenie tu. Aha, tego nie potrzebujemy na razie. To tylko zostawiamy. Tak. Później się przyda jeszcze ta siekiera do ciachania w kopalniach. A nie wychodzimy. Bierzemy ugotowanego tego kurczaczka. Mu się może przydać żarełko. Nie weźmiemy te chleby, zrobimy. Może nie ze wszystkiego, ale... Dobra. 10 chlebów. Resztę zostawimy. A, rozmnóżmy kurczaki może. Rozmnóżmy. Kurczaczuś. Halo? Nie! Jezu, ty durniu. Wchodź tu. No chodź. Nienawidzę, jak tak się kręcisz. Ty masz serduszka i ty też, o. I róbcie sobie dzieci.
jest malutki. To jednego będę mogła zabić, jak wrócę. Dla mięsa oczywiście, nie tak, że dla rozrywki zabijam. Tak w ogóle nie wiem, ile czasu minęło, ale to dupa z tym. Najwyżej zrobię dwie części z tego. Idziemy dalej. Pan Creeper już się skriperzył. Oczywiście. Idziemy tu. Tam też jest jaskinia jakaś. Wydaje brzydkie dźwięki. Dobrze, tam pójdziemy później. A tu można by to zakleić, żeby nie spaść przez przypadek. To. To byłam. To jest szczur. Aha, z drugiej strony ten szczur jest. Oj, przestań szczurzyć. Wygląda na to, że tu jeszcze nie byłam. No, tam jest creeping creeper. Znaczy się creeper. Dobra, na razie się nie bawimy dalej. Ale owszem, będziemy kopać to. Tylko w tych miejscach, gdzie po prostu już będę zwiedzać, nie? Nie będę specjalnie latać po ten gravel. Tak jak tam był na rogu. Zupełnie. Jeszcze żelazo. Po co tym kilofem? O Jezus. Zostało już niewiele tego żelaza. Dlatego oszczędzam, dopóki nie wykopię wszystkiego. To taki durny błąd, że zaczynam kopać żelazem odruchowo. Przyda się trochę surowców. Znaczy węgla mam jeszcze dużo, ale... No ale... Przydałoby się też diamenty znaleźć, no ale to nie tutaj. Za wysoko jesteśmy jednak. Zresztą mamy czas. Nie spieszy mi się nigdzie jeszcze. Zajmę się ogarnianiem codziennych dostaw pożywienia, znaczy złapaniem jakichś krów i świnek jeszcze. Chyba zablokuję tą wodę, bo jest... denerwująco. Delikatnie mówiąc. Dobra, zapasy
żelaza już trochę są większe. Tak w ogóle to jest miejsce nad no nad tym moim punktem obserwacyjnym, wejściem do... Ja nie będę tego kopać. Co za dużo, to nie zrobię. Nad wejściem do jaskiń. Dlatego tak chciałam go trochę rozkopać, żeby był lepszy widok. To jest ciemno, nie? Właśnie myślałam. Żeby był widok na ten drugi koniec wąwozu, tak jak już mówiłam, że chcę to zrobić. To w wolnych chwilach będę to kopać. Zawsze mnie przeraża ten dźwięk tego rozwalonego tego pika. Tak jak mówiłam, jak... Ała. Jak te jaskinie przekopiemy, to pójdziemy oczywiście dalej. Czyli gdzieś tam tą kopalnię odkrywać. No już też się zwaliła. Jakaś dziura. Nieciekawa. Flint też mi się przydał. Krzemień jest czy coś. Bo jak mówiłam, chcę zrobić łuk. Już mam trochę strzał, zrobię więcej. Wiedziałem, że aż tyle go to będzie. Tego grafela. Dobra. Jeszcze wykopiemy tu. Pewnie już nagrywam z pół godziny. Następnym razem spojrzę na zegarek, zanim zacznę. Czy ja nie mówię tak zawsze? I zawsze i tak zapomnę. Prawie stak. Wiem, że raz za 14. Jest nieźle. To już byłam wszędzie chyba, co? Już jest wszystko wykopane. Aha, to jest ten smętny koniec, ciemny. Tam może później pójdziemy. Na razie ogarnęliśmy tu. I... mogłabym zrobić mostek do tej drugiej. O, w sumie. Muszę tu iść. O, jak tam jest dużo tego. O,
A, to taka malutka jest, no dobrze. Chociaż żelazo jest w niej. I zaraz tu. Trzeba to jakoś ładnie. Połączyć. Takie przejście teraz będę robić co jakiś czas, żeby wszystko oświetlić po prostu. I zabrać też wszystko, bo szkoda surowców zostawiać. To trzeba zrobić tak. Źle zrobiłam, a to co tam? Coś ciekawego. Z dołu nie było widać, że tu jest żelazo. I to dużo żelaza. Dobra, całkiem nieźle. Ten koniec jest już ogarnięty. Wąwozu. Teraz będziemy w drugą stronę się przemieszczać. To będzie strasznie. Idźmy tędy. A nie, tędy. Bo chciałam dojść do. Tu chciałam dojść. A dobra, nieważne, może być tędy. To może to by było na tyle. Zrobię małą przerwę. I skoczę do domu zrobić sobie więcej kilofów. Już mi zostało tylko tyle. I pójdziemy do tej kopalni. Zrobię sobie też drugi mieczek. I zrobimy skok na opuszczoną kopalnię. Coraz bliżej do niej mamy. No dobra, no to w takim razie przerwę tutaj i wstawię. Znaczy się wstawię. Już następne to już będzie odcinek 8, następne te przygody w kopalni. Więc w takim razie, co prawda, postaram się wstawić te odcinki w miarę blisko siebie, żeby to taki był ciąg dalszy, jakby. No ale jako już 8 odcinek. W takim razie zapraszam do subskrybowania, komentowania i oglądania oczywiście filmików.
dodawania do ulubionych, jeśli komuś się podoba, łapkowania w górę. Jeśli komuś się nie podoba, to zapraszam zostawić jakiś krytyczny komentarz. Konstruktywna krytyka jest jak najbardziej w porządku. No i w takim razie trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.